Czyli dalej kontynuujemy list do Filipian. I przed nami jest taki fragment, który tak mi przypomina sytuacje, jakie mogą dziać się w przerwie meczu, kiedy zawodnicy schodzą do szatni, kiedy trener albo pochwala ich za pierwszą połowę, albo wyraża niezadowolenie z tego, jak ta pierwsza połowa wyglądała. I robi to w takich krótkich, żołnierskich słowach, no bo nie ma za dużo czasu. Zresztą wcześniej przed meczem już ich przygotowywał, wyjaśniał, więc teraz tylko przypomina te rzeczy, jeszcze tak krótko motywując w kilku zdaniach, zanim wyjdą na tą drugą połowę. Tak trochę wygląda ten początek czwartego rozdziału, bo tam mamy takich kilka, wydawałoby się, niepowiązanych ze sobą krótkich wezwań do Filipian. Przeczytajmy pierwszych 5 wersetów tego czwartego rozdziału listu do Filipian. Dlatego, bracia moi ukochani i wytęsknieni, moja radość i korono, tak właśnie stójcie w Panu, ukochani. Zachęcam Ewodię i zachęcam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. Tak, proszę i Ciebie, wierny towarzyszu, zajmij się nimi. One dla Ewangelii zmagały się razem ze mną, z Klemensem i z innymi moimi współpracownikami, których imiona w zwoju życia. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Wasza uprzejmość niech da się poznać wszystkim ludziom, Pan jest blisko. Tak jakby Paweł chciał powiedzieć, tak trzymać, jestem za was zadowolony. To dobrze wygląda, chociaż są pewne rzeczy, które trzeba jeszcze poprawić przed tym, jak wyjdziecie na tą drugą połowę, ale zostało już niewiele do końca, więc tak trzymajcie. I zostało też już niewiele do końca listu. I widzimy to nie tylko w tym, że zaczyna się ostatni rozdział, ale świadczy o tym również to, co i jak Paweł napisał. Bo w tym fragmencie jest kilka takich wątków, które pojawiały się już w tym liście wcześniej. Tak jakby Paweł chciał po prostu zebrać te rzeczy jeszcze raz i przypomnieć Filipianom tak krótko, zanim zakończy ten list. A nawet, jak zobaczymy, bezpośrednio zaadresować problemy, o jakich wiedział, o jakich słyszał w tym kościele. I tak w każdym wersecie mamy po jednym krótkim wezwaniu i one się mogą wydawać niepowiązane, tak jakby Paweł zostawił im taką listę rzeczy do zapamiętania i wykonania, taką, żeby sobie zabrać i gdzieś powiesić w domu. Ale te wezwania łączy osoba Pana Jezusa. Jak się przyjrzymy, to widzimy tam w trzech miejscach zwrot w Panu, a w ostatnim dzisiaj wersecie piątym jest jeszcze takie przypomnienie, że Pan jest blisko. Więc to wszystko łączy osoba Pana Jezusa. I my spojrzymy na te wezwania, spoglądając na to, jak łączą się z tym, co Paweł pisał już wcześniej w tym liście. Więc będziemy tak trochę sięgać wstecz do tego, co już czytaliśmy i słuchaliśmy na kazaniach. I są to wezwania do stania w Panu, do jednomyślności, do radości i do uprzejmości. Takie cztery krótkie wezwania. Jest istotne, że Paweł zaczął w tym fragmencie od słowa dlatego. I raz jeszcze spójrzmy sobie na werset pierwszy. Dlatego, bracia moi ukochani i wytęsknieni, moje radości i korono, tak właśnie stójcie w Panu ukochani. I kiedy czytamy Biblię i pojawia się słowo dlatego, to musimy sobie zadać pytanie, dlaczego? Takie oczywiste. Cokolwiek czytając, musimy sobie zadawać takie pytanie, z czego coś wynika. Natomiast z jakiegoś powodu Biblia czasem bywa traktowana jako taki zbiór niepowiązanych ze sobą myśli. Tak jakby można było sobie wyciągnąć z kontekstu jakieś zdanie, jakiś werset i użyć tak, żeby nam pasowało. Niekoniecznie patrząc, w jakim celu ktoś pisał te słowa. Ale każda księga ma swój kontekst, każdy werset ma jakiś związek z tym, co było wcześniej i prowadzi do czegoś, co jest później. Każdy list ma jakąś swoją okoliczność, ze względu na którą został napisany. W przypadku listów ważne jest to, kto do kogo pisze, jakie są relacje między tymi ludźmi. Listy Nowego Testamentu różnią się nie tylko autorami, różnią się też tym, do kogo są napisane, bo list tego samego autora może brzmieć inaczej, kiedy pisał go do jednego kościoła, a kiedy pisał go do innego kościoła, do innych wierzących. I tak na przykład Paweł miał inny stosunek do kościołów w Galacji, a inny stosunek do wierzących w Filipii. Galacjanie dostali taki list na otrzeźwienie. Jakby oni schodzili do szatni, to tam by było ostro. Tam by było, jak wygracie, jak was, pamiętacie, jak was trenowałem? Albo cytując słowa Pawła z tamtego listu, dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść. Kto was tak omamił? I to jest jeden rodzaj listu, a drugi, trochę inny, bardzo inny właściwie, Filipianie dostali list pełen ciepłych słów. I to nie jest list, który dostaliby Galacjanie. Więc są pewne różnice i one muszą prowadzić nas do tego, żeby zastanawiać się nad tym, w jakiej my sytuacji jesteśmy.
Czyli jaki list my dostalibyśmy, gdyby apostoł Paweł miał go napisać do kościoła w Opolu? Myślę, mam przynajmniej nadzieję, że nie byłby on tak alarmujący w swoim tonie jak list do Galacjan, ale też nie wiem, czy byłby taki miły jak list do Filipian. Natomiast wiem to, że nie możemy tak od razu wprost, bezpośrednio przekładać wszystkich słów z tych listów do naszej sytuacji. Bo mogą tam być rzeczy, których tak wprost nie możemy sobie przyłożyć. No, nie jesteśmy koroną apostoła Pawła, no bo apostoł Paweł nie zakładał kościoła w Opolu. Zakładał kościół Filipii. Więc spójrzmy sobie na to, co pobudzało Pawła do takich miłych słów, bo z tego możemy się uczyć właściwych relacji w Kościele. To jest to, co możemy wziąć i z czego możemy się uczyć. Więc pisał do nich: bracia moi ukochani i wytęsknieni, co pokazuje, że bardzo chciał się z nimi zobaczyć. Już na początku listu pisał w podobnych słowach, że tęskni do nich wszystkich serdeczną miłością Chrystusa. I wiemy z Dziejów Apostolskich, że Paweł był tam dwukrotnie, ale ostatnia wizyta była już kilka lat wcześniej. Natomiast Filipianie, mimo tej przerwy, nie dawali o sobie zapomnieć. I to w taki pozytywny sposób, bo wspierali Pawła, kiedy on był uwięziony. Kiedy był w więzieniu w różnych miejscach, to Filipianie byli tym kościołem, który go wspierał. Więc zrozumiało, że Paweł darzył ich takim serdecznym uczuciem. Nawet dwukrotnie w tym wersecie nazwał ich ukochanymi, umiłowanymi. Nazwał ich też radością i koroną, bo faktycznie Filipianie dawali Pawłowi wiele powodów do zadowolenia. Już na początku listu pisał, że kiedy się modli, to zawsze wspomina ich z radością, że jest tak wdzięczny za nich i z radością się o nich modli. A to dlatego, że od początku mieli udział w Ewangelii. I to nie tylko przez to, że uwierzyli, w sensie wyznali ustami, że wierzą, ale dlatego, że ich wiara wydawała widoczny dla Pawła owoc. Paweł widział, że byli kościołem, który wydawał owoc Ewangelii. I Paweł nazwał ich też koroną. Nie chodziło o taką koronę królewską, to jest inne greckie słowo, ale chodziło o taki wieniec, który wręczany był zwycięzcą starożytnych igrzysk olimpijskich, więc taki złożony z roślin, jakiś zielony wieniec. Albo też chodziło o koronę, którą ozdabiano głowy uczestników podczas uczty. Więc miało to takie znaczenie pewnej chluby, pewnej ozdoby. I taką chlubą, taką ozdobą dla Pawła byli Filipianie. To jest ciekawe, bo w poprzednim rozdziale Paweł pisał, że chlubą chrześcijan jest Chrystus. Tutaj pisze, że jego koroną są Filipianie. Natomiast to da się połączyć, dlatego że to jest chluba w Chrystusie. To jest chluba dlatego, że oni uwierzyli Chrystusowi, że są blisko Chrystusa i że stało się to przez służbę Pawła. Więc z tego powodu Paweł mógł nazwać ich swoją koroną. I w taki sposób też opisał to w drugim rozdziale, 16 wersecie. Tam napisał, że ich posłuszeństwo Filipian będzie dowodziło, że Paweł nie biegł na próżno, że ta służba Pawła w Filipii nie spełzła na niczym. Miała efekty i to dobre efekty. I to jest takie zdrowe poczucie zadowolenia z tego, że widzimy efekty naszej pracy i że są to dobre efekty i że są to trwałe efekty. To nie tak, że Filipianie uwierzyli i po roku nie było wiadomo, co się z nimi dzieje. Chyba nikt z nas nie lubi, jak nie widać efektów pracy albo jak właśnie są tylko krótkotrwałe. Jak umyjemy samochód, a potem na drugi dzień napada jakiś taki brudny deszcz albo drzewa zaczną pylić, to się od razu nie chce kolejny raz podchodzić do takiej pracy. Ale w duchowej rzeczywistości efekty zależą od Boga. Natomiast my cieszymy się, kiedy Bóg daje wzrost tam, gdzie siejemy. Kiedy sprawia, że miejsca czy ludzie, którym głosiliśmy Ewangelię, przyjmują ją. Kiedy widzimy owoce tego, że zwiastujemy Ewangelię. Więc bardzo pozytywne słowa. Więc co jeszcze napisać do Kościoła, który budzi takie pozytywne uczucia? Tylko tak trzymać. Tak właśnie stójcie w Panu. To są te słowa. Tak stójcie, jak stoicie. I ten czasownik stójcie, on pojawił się już wcześniej w pierwszym rozdziale, w 27 wersecie. I to było miejsce, w którym Paweł zaczął takie wezwania do Filipian. Wcześniej pisał bardziej o relacji z Filipianami, o jego modlitwie o nich, o tym, że Chrystus jest dla niego zyskiem, śmierć jest dla niego zyskiem, a życiem jest Chrystus. I potem w 27 wersecie jest takie pierwsze wezwanie do Filipian. I teraz tak jakby wraca do tego samego, po tym, co było pomiędzy tym, po tym, jak przedstawił przykład Jezusa, taki przykład uniżenia, po tym, jak przedstawił swój własny przykład, jak przedstawił przykład Tymoteusza, Epafrodytosa, jak ostrzegł i przed judaizantami,
jak przedstawił swoją przemianę z człowieka, który pokładał ufność w ciele, do człowieka, który uznał to wszystko za stratę i zobaczył zysk w Chrystusie, jak pokazał, do jakiego celu zmierza i wezwał ich do tego, żeby sami naśladowali Jego w tym, żeby dążyć do podobieństwa do Chrystusa. I teraz wraca do tego, co było na początku, do tego wezwania, do stania w Panu. Tam na początku tego listu mieli stać w jednym duchu i walczyć razem za wiarę Ewangelii. Tutaj pojawiło się wezwanie do stania w Panu. I tak z greckiego to jest takie słowo, którym określa się żołnierza, który tak stoi na stanowisku bojowym w niezachwiany sposób, mimo tego, że wrogowie atakują. Taki żołnierz, który we wszystkiemu będzie stał. I takie właśnie niezachwiane stanie jest możliwe tylko w Panu. Co to znaczy, pytanie? Co to znaczy, że tylko w Panu jest możliwe niezachwiane stanie? To znaczy, że Pan nas trzyma w swoim uścisku, nikt nas nie wyrwie z Jego rąk, ale jednocześnie my nie mamy się rozluźniać, mamy stać w Panu. I to jest taka nauka, która widoczna jest w całym liście. Na przykład pierwszy rozdział, Paweł tam wyrażał swoją pewność, że Bóg będzie pełnił dzieło w Filipianach aż do końca. Że jeżeli je zaczął, to dopełni je do końca. A mimo tego, że był tego pewny, to dalej modlił się o duchowy rozwój Filipian. O to, żeby ich miłość obfitowała w poznanie, w zrozumienie. O to, żeby byli bez zarzutu na dzień Chrystusa, kiedy Chrystus powróci. Albo drugi rozdział. Tam czytaliśmy, że to Bóg sprawia w człowieku chcenie i wykonanie, w uczniach Chrystusa chcenie i wykonanie, ale my mamy pełnić zbawienie z bojaźnią i drżeniem. Więc znów Bóg wykonuje w nas dzieło i my mamy wydawać owoce tego, co Bóg w nas wykonuje. Trzeci rozdział. To wiara, sprawiedliwość Jezusa jest podstawą naszego zbawienia, ale my, kiedy jesteśmy usprawiedliwieni z tej wiary, mamy stawać się podobni do Jezusa. Jeżeli jesteśmy duchowo dojrzali, to przyznajemy, to mamy świadomość tego, że jeszcze nie dotarliśmy do mety. Ale mamy trwać w tym, co osiągnęliśmy i wyczekiwać Zbawiciela, który przemieni nas na swoje podobieństwo. To jest tak streszczając taka nauka, którą Paweł przekazał w tym liście a propos tego stania w Panu. Tego, że to Bóg jest tym, Pan jest tym, który nas trzyma, a my musimy stać w Panu. Więc takimi słowami Paweł utwierdza Filipian i utwierdza też nas w tym, żebyśmy sami trzymali się tych prawd. I to jest ta radosna część, ale w tej radosnej koronie jest też pewien cierń. W tej jednomyślności, w której mieli stać, pojawiła się rysa. I to było takie ryzyko, takie zagrożenie, które było w tym kościele. I tutaj widać, że nawet w takim zdrowym organizmie są też czasami chore członki. Tutaj czytamy to w wersecie drugim. Zachęcam Ewodię i zachęcam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. Więc jest jakiś, nie wiemy jaki dokładnie, konflikt personalny między dwiema kobietami w kościele. I pewnie ten list był odczytywany podczas spotkania kościoła, więc możemy sobie wyobrazić, jak Ewodię i Syntychę siedzą sobie i słuchają tego, kto odczytuje ten list i nagle pojawiają się ich imiona w takim kontekście, przy całym kościele. Więc to pokazuje, że to nie była mała sprawa. Sam fakt tego, że Paweł usłyszał o tym, będąc w Rzymie daleko, to świadczyło o tym, że to nie była mała sprawa. I nie tylko usłyszał, ale też zareagował i zaadresował ten problem publicznie w liście skierowanym do kościoła, nie tylko do tych dwóch kobiet. I raczej nie chodziło o sprawy doktrynalne, tylko o jakieś osobiste animozje, bo gdyby chodziło o nauczanie, to Paweł pewnie wyjaśniłby, co jest zdrową nauką, a co jest herezją, co jest odstępstwem od zdrowej nauki. Natomiast jeżeli chodziło o takie osobiste urazy, to Paweł nie wchodził w szczegóły. Zresztą sam mógł ich nie znać, mógł tylko słyszeć, że jest jakiś konflikt. Więc dobre było, mądre było po prostu zwrócenie się do tych dwóch osób o to, żeby pogodziły się ze sobą. I zwróćmy na to, że Paweł użył tego wezwania dwukrotnie, czyli zwrócił się osobno do Ewodii i osobno do Syntychę. Więc obie kobiety miały zrobić to, co możliwe, żeby doprowadzić do pojednania. Paweł mógł nie wiedzieć, która z nich zaczęła, zresztą mogło to nie być nawet istotne, ale obie kobiety miały dążyć do pojednania. I nie widzimy tutaj, żeby Paweł wskazał tak wprost na to, jaki był powód konfliktu. Natomiast myślę, że nie było nawet takiej potrzeby, a nawet, że wystarczyło już to, co pisał wcześniej w poprzednich rozdziałach. A to dlatego, że tam napisał, co jest receptą na takie sytuacje. Jak się cofniemy do drugiego rozdziału na początku, to w drugim wersecie
Paweł napisał, dopełnijcie moje radości i bądźcie jednej myśli. I tutaj miało być takiej myśli, jaka była w Chrystusie. Czyli takiej myśli, która traktowała innych jako wyższych od siebie, nie traktowała, czy nie wywyższała siebie, nie stawiała siebie na pierwszym miejscu. Myślę, że bardzo możliwe, że powodem, dla którego Paweł w ogóle tutaj w tym liście zawarł takie nauczanie, było właśnie to, że był taki konflikt w Kościele. Że najpierw zajął się tym ogólnie, dlaczego mamy być jednej myśli, że taki jest przykład Jezusa, a potem zaadresował ten problem w tym liście. Czyli nie tylko napisał, czy stwierdził, że dobra, napisałem do Kościoła, żeby byli jednej myśli, a niech teraz domyślają się ci, którzy mają z tym problem, ale uznał za słuszne, żeby wprost nazwać, kto ma z tym problem i żeby to zaadresować. A przy tym też uznał za słuszne poproszenie o pomoc osobę, która była na miejscu. I to mamy w wersecie trzecim. Tak, proszę i ciebie, biedny towarzyszu, zajmij się nimi. One dla Ewangelii zmagały się razem ze mną, z Klemensem i z innymi moimi współpracownikami, których imiona w zwoju życia. I tutaj widać taką życzliwość Pawła. On nie napisał, weź się już nimi zajmij, bo mnie wkurzają, tylko miał takie życzliwe, serdeczne wspomnienia związane z tymi kobietami. To pamiętał, że obie kobiety walczyły razem z nim za sprawę Ewangelii. To jest znowu podobny zwrot, który pojawił się już wcześniej w pierwszym rozdziale, gdzie Paweł wzywał wierzących do walki, do zaangażowania do walki wierzy Ewangelii. Więc ich konflikt nie wynikał raczej z lenistwa. To raczej nie było osoby, które po prostu były, po prostu gdzieś przychodziły na spotkanie Kościoła, ale były zaangażowane w walkę w sprawie Ewangelii. To pokazuje, że czasami konflikt pojawia się nawet wśród tych, którzy są zaangażowani, wykazują inicjatywę, a czasem to jest powodem konfliktu. Bo jak są dwie osoby, które mają jakąś inicjatywę, mają inne spojrzenie na jakąś sprawę, jeżeli nie mają właściwej postawy, tej postawy takiego uniżenia, chęci zrozumienia, to może dojść do konfliktu. Więc Paweł tutaj przez to nauczanie chciał pokazać, jaka postawa zapobiega takim sytuacjom. Zapobiega sytuacjom, w którym dwie osoby z jakiegoś powodu mogą traktować siebie w taki sposób, nie, że ta osoba, druga osoba jest ważniejsza ode mnie, że chcę ją zrozumieć, że zakładam, że ma dobre intencje. W tej sytuacji prawdopodobnie takiej postawy zabrakło. Jest też ryzyko, że ten konflikt przeniesie się na resztę Kościoła. Być może Ewodia i Syntyka miały swoje rodziny w Kościele i wtedy z konfliktu dwóch kobiet stawałby się to konflikt dwóch rodzin. Może też miały jakieś bliskie osoby w tym Kościele i wtedy i rodzina, czy byłoby zagrożenie, że i rodzina, i bliscy jednej z kobiet nabieraliby niechęci do tej drugiej, a potem jeszcze niechęci do siebie nawzajem. To jest taka rysa na szkle, która może prowadzić do tego, że ta szyba pęknie w końcu. Więc konflikt między członkami Kościoła nie jest jakąś prywatną sprawą tych dwóch osób, czy kilku osób, bo to ma wpływ na cały Kościół i może właśnie prowadzić do jeszcze większego podziału. I dlatego widzimy, że Paweł poprosił o pomoc osobę, która mogła się zaangażować w tą sprawę na miejscu. Jemu byłoby trudno to zrobić. I to taką zaufaną osobę, bo nazwał ją biednym towarzyszem. Towarzysz to po grecku syzygos i to mogło być jego imię własne. I dlatego też niektóre przekłady stawiają tam zamiast towarzysz właśnie słowo syzygos, bo mogło to być jego imię, a mogło być takie określenie na tego człowieka, że Paweł nazwał go biednym towarzyszem. Więc nie wiemy do końca, kim był. Może był jakimś starszym w tym kościele, ale był biednym towarzyszem, który mógł pomóc w tej sytuacji. Paweł użył w tym wersecie jeszcze innego ciekawego zwrotu. Mianowicie imiona jego współpracowników znajdowały się w zwoju życia. Inaczej w Księdze Życia. I to nie jest jedyne miejsce w Biblii, w którym pojawia się ten zwrot. Natomiast jest to jedyne miejsce w Nowym Testamencie poza objawieniem Jana, gdzie pojawia się dokładnie taka fraza, taki zwrot Księga Życia. Są też nawiązania do takiej księgi w Ewangelii Łukasza, w liście do Hebrajczyków. I w Starym Testamencie też w kilku miejscach pojawiają się słowa o byciu zapisanym w niebie, w księdze, w jakimś rejestrze. To nie jest główny temat tego kazania, natomiast spójrzmy tylko na jeden fragment właśnie z objawienia Jana z 13 rozdziału 8 wersetu. Chociaż nam pomoże troszkę lepiej zrozumieć, czym ta księga jest. Objawienie Jana, 13 rozdział, 8 werset.
i oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w Księdze Żywota Baranka, który został zabity. To jest rozdział, w którym Jan miał wizję. W tej wizji to była wizja świata, który oddaje pokłon zwierzęciu, które to zwierzę bluźniło Bogu. I pokłonu temu zwierzęciu nie oddali tylko ci, którzy od założenia świata zapisani byli w tej księdze. Więc to jest taka księga z imionami wszystkich, którzy wieczność spędzą z Panem Bogiem na nowej ziemi, bo nie zostaną zwiedzeni przez tutaj zwierzę w tej wizji, wytrwają w wierze, bo Bóg ich w tej wierze zachowa. Więc to jest księga z takimi imionami. I te obietnice zachowania tego, że te osoby pozostaną w wierze, są bardzo radosne dla tych, którzy zaufali Jezusowi. Dlatego też Paweł mógł mieć taką radosną perspektywę w całym liście i mógł tą radością zarażać też innych, co czytamy w 4 wersecie. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. I tak podobnie jak w 1 wersecie Paweł powtarzał słowa o tym, że oni są umiłowani, słowa o miłości, tak teraz powtórzył się, wzywając ich do radości. Może dlatego, że to było ostatnie wezwanie do radości w tym liście. Było ich trochę już wcześniej. I może stąd takie wzmocnienie, tak jeszcze na ostatni raz, dwa razy sobie powtórzę. Pamiętajcie o radości. I są dwie ważne cechy tej radości. Po pierwsze, znowu to jest radość w Panu. Tak jak wcześniej mieliśmy stanie w Panu i jednomyślność w Panu. A po drugie, ma to być radość nieustanna, czyli zawsze. I taka radość możliwa jest tylko wtedy, kiedy zgadza się ta pierwsza rzecz, czyli jeżeli jest to radość Panu. Bo jeżeli radość czerpiemy z relacji ze Stwórcą, z tego, że możemy poznawać tego, który nas umiłował, który nas zbawił, to te powody nigdy się nie zmienią. No bo cokolwiek się nie dzieje, to Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. Czyli z tymi, którzy według Jego postanowienia zostali powołani. I dlatego też Paweł mógł tryskać radością, nawet kiedy pisał list, będąc w więzieniu, kiedy czekał na wyrok. Bo w jego sytuacji albo miał odejść ze świata i być z Chrystusem, co było dla niego zyskiem, albo miał jeszcze zostać i służyć Kościołowi. I to też było dla niego radosne, bo miałby udział w tym, że inni doświadczają postępu w wierze, doświadczają radości z tych postępów w wierze. My czasem radujemy się z różnych rzeczy, radujemy się z różnych sukcesów w naszym życiu, czy z tego, co my traktujemy jako sukcesy. Natomiast one przychodzą i odchodzą. To nie jest coś gwarantowanego. I takie sukcesy wymagają naszego wysiłku. To nie jest tak, że po prostu możemy sobie spać i budzimy się i osiągnęliśmy coś, co sobie założyliśmy. Może wy tak macie, to podzielcie się przepisem na sukces. Ale nawet jeżeli wyznaczymy jakiś cel, jeżeli ustalimy, że będziemy zadowoleni, jeżeli stanie się to czy tamto, nawet jeżeli faktycznie będziemy się tak na maksa starali, jeżeli faktycznie zdobimy wszystko to, co sobie założyliśmy, to nie mamy gwarancji sukcesu. Bo może się stać coś, czego nie przewidzieliśmy. Bo może się stać coś, co sprawi, że nasze plany nam się nie udadzą. Że wiele osób miało tak w zeszłym roku, kiedy nasz świat mocno się zatrzymał. No i właśnie, wiele osób musiało zrezygnować ze swoich planów, nie ukończyło czegoś, co sobie założyło. I to mogło prowadzić do rozczarowania, jeżeli w tym pokładaliśmy swoją nadzieję. Ale jeżeli nasza nadzieja była w Panu, to było dobre przypomnienie, bo to przypominało nam to, że cokolwiek się nie dzieje, to Bóg ma kontrolę. I to mogło nas prowadzić do radości z tego faktu, że cokolwiek się nie dzieje na tym świecie, może się walić, może się palić, ale niezmienne jest to, że Bóg jest na tronie, że On czuwa, ma kontrolę, On nas umiłował, nas zbawił. Mamy obietnicę życia wiecznego. I w czasie swojej ziemskiej służby Jezus uczył właśnie takiej właściwej perspektywy na radość. Otwórzmy sobie 10 rozdział Ewangelii Łukasza. To jest fragment, gdzie jest opisane do zesłania uczniów. 10 rozdział od 17 do 20 wersetu. I ci uczniowie, będąc wysłanymi, mieli chodzić i mieli uzdrawiać chorych i ogłaszać, że przybliżyło się Królestwo Boże. I kiedy już wrócili do Jezusa, to czytamy, że wrócili do Niego z radością. I zobaczmy, z czego się ci uczniowie radowali. Mówili tam: Panie, i demony są nam podległe w imieniu Twoim. I mieli rację, faktycznie. Pan Jezus sam to potwierdził. Powiedział, że On im dał taką moc,
a nawet to, że sam szatan spadł z nieba jak błyskawica. Więc nic tylko się cieszyć. No, takie rzeczy się dzieją, więc no, jest to powód do radości, wydawałoby się. Ale Pan Jezus powiedział im wtedy, żeby się z tego nie cieszyli. A to dlatego, że powodem miał być coś innego. I o tym czytamy w 20 wersecie. Wszakże nie z tego się radujcie, że duchy są wam podległe. Radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane. To jest ten powód radości. Czyli radość z tego, że nasze imiona zapisane są w niebie. To, co czytaliśmy już przed chwilką. Bo może właśnie do tego Paweł przeszedł od tej księgi życia do wezwania do radości, bo tak mu się to łączyło. Mi się też tak to łączy. Bo to jest radość naszego zbawienia. To jest ta radość, która sprawiała, że prorok Habakuk mógł się radować nawet wtedy, kiedy ziemia nie wydawała plonów, a w oborze nie było bydła. Radość pojawia się też często w Dziejach Apostolskich. To jest księga, gdzie często pojawia się też słowo radość. I zawsze w centrum jest Jezus Chrystus. Jego imię, zbawienie, które mamy dzięki Niemu. I tak na przykład apostołowie radowali się dlatego, że byli uznani godnymi znoszenia zniewagi dla imienia Jezusa. Tak będę króciutko czy szybciutko przeskakiwał między tymi wersetami, więc będą one tutaj wyświetlone. Będzie może ciężko podążać za tym. Wiele radości było też w Samarii, wtedy, kiedy nawracali się mieszkańcy tego miasta. W tym samym rozdziale 8 radował się też po swoim nawróceniu eunuch, etiopski eunuch. Dalej, w 11 rozdziale radował się Barnaba. Radował się z tego, kiedy przybył do Antiochii. To był pierwszy kościół poza Jerozolimą. I kiedy tam przybył, to zobaczył, że działała wśród nich Boża łaska. I to prowadziło go do radości. W 13 rozdziale radowali się poganie, kiedy usłyszeli o zbawieniu. I cieszyli się z tego, że zbawienie przyszło także do nich, nie tylko do Żydów. I w 15 rozdziale radowali się bracia, którzy usłyszeli, że poganie się nawrócili. Że usłyszeli, że też poganie mogą przyjąć Jezusa. Taka jedna wielka radość Panu ze zbawienia. A jednocześnie te ciągłe wezwania Pawła pokazują, że łatwo jest stracić to z oczu. Bo gdyby to było takie oczywiste, to Paweł nie musiałby tego powtarzać co chwilę, nie musiałby tego dwukrotnie pisać, nie musiałby dodawać, że radujcie się zawsze, niezależnie od tego, co się dzieje. Ale chwała Bogu, że na różne sposoby Słowo Boże nam przypomina, zachęca, daje wiele powodów do radości i wszystkie te powody mają w centrum naszego Pana. I ostatni już werset na dzisiaj, werset 5. Tutaj nie ma już zwrotu w Panu, tutaj już nie ma tego zwrotu w Panu, ale jest przypomnienie o tym, że nadejście Pana jest blisko. Wasza uprzejmość niech da się poznać wszystkim ludziom. Pan jest blisko. I taka postawa ma być znana wszystkim, więc dobrze byłoby wiedzieć, na czym ona polega. Natomiast tutaj sprawę nie ułatwia to, że właściwie co przekład, co wersja tłumaczenia Biblii, to inne tłumaczenie. I tak na przykład w polskich Bibliach mamy skromność, zrozumiałą łagodność, opanowanie, rzetelność. John Wycliffe tłumaczył to jako cierpliwość. William Tyndale tłumaczył to jako delikatność. Więc to wyraźnie pokazuje, że trudno jest znaleźć takie jedno słowo, które tak w pełni to oddaje. Więc zobaczmy sobie do tego, z czego składa się to słowo w Grece, bo składa się z dwóch członów. To jest człon epi, to jest taki przyimek oznaczający na, i człon eikos, czyli coś, co jest sprawiedliwe, uczciwe. Więc to wyraża coś, co jest zbudowane, oparte na sprawiedliwości, ale jednocześnie jest łagodne, bo tam jest ten aspekt łagodności jeszcze w tym ujęty. Więc jest to taka łagodność powiązana z prawem w tym sensie, że się na nim opiera, ale nie jest surowa, pozostaje łagodna. I to jest cecha, która pojawia się też przy kwalifikacjach starszych w Kościele. I tam, i w kilku innych miejscach w Nowym Testamencie pojawia się słowo łagodność i ja też będę go dzisiaj używał. Więc pomijając te wszystkie inne wersje tłumaczeń, łagodność myślę, że najlepiej oddaje również to w tym kontekście. Również zrozumiałość, tym też będę się posługiwał. I Paweł użył tego słowa, napominając Koryntian w 2 liście, 10 rozdziale. Już mniejsza o to, dlaczego ich napominał, ale są tam słowa o tym, że napominał ich przez cichość i łagodność Chrystusową. Więc chodzi tutaj o takie łagodne usposobienie, które opiera się na sprawiedliwości,
bo jest jednak napomnienie, odnosi się do jakiegoś prawa i posłuszeństwa, ale chodzi o okazywanie wyrozumiałości wobec upadków innych osób. Nie o to, żeby przymykać zupełnie, ignorować to, że ktoś trwa w grzechu, ale żeby reagować ze świadomością tego, że my też kiedyś błądziliśmy i że wciąż mamy daleko do tego, żeby być podobnym do Jezusa, bo wciąż jeszcze nie osiągnęliśmy doskonałości. I w podobny sposób Paweł użył tego słowa w liście do Tytusa. To jest trzeci rozdział. Trochę więcej wetujemy Biblię. Ale to już chyba ostatni taki werset poza naszym fragmentem głównym. List do Tytusa, trzeci rozdział, drugi i trzeci werset. Paweł pisał tam Tytusowi, czego ma nauczać ludzi w tym kościele. Miał ich nauczać, aby o nikim źle nie mówili, nie byli kłótliwi, ale ustępliwi, ukazujący wszelką łagodność wszystkim ludziom. Bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący, poddani porządliwości i rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. Mocna lista. I w tym miejscu ta łagodność z tego fragmentu jest tym słowem, które mamy też w Filipian. I tutaj ważny jest powód, dlaczego mamy tacy być. A to dlatego, że my sami byliśmy nierozumni, niesforni, błądzący i tak dalej. Te wszystkie słowa z tego fragmentu. A naszą przemianę zawdzięczamy tylko i wyłącznie Bożej łasce. To jest to, o czym Paweł też pisał dalej w tym fragmencie do Tytusa. Więc nie mamy żadnego prawa do tego, żeby traktować innych, w tym także niewierzących, z jakąś wyższością, żeby podchodzić do nich w surowy sposób. I to jest coś, z czego powinniśmy być znani wszystkim ludziom, nie tylko braciom i siostrom w Kościele, także członkom naszych rodzin, znajomym w pracy. Kościół powinien być znany z tego, że składa się z życzliwych, uprzejmych, łagodnych, wyrozumiałych ludzi. I może dlatego nawet Paweł napisał o tym w ten sposób, no bo był w taki konflikt w Kościele. Więc to znów mogło być takie łagodne, ale jednak napomnienie do tego, żeby byli znani ze swojej wyrozumiałości, no bo ten konflikt nie sprzyjał utrzymywaniu takiej reputacji. A z pewnością świadczył o tym, że brakowało tej wyrozumiałości Ewodii i Syntyche, tym dwóm kobietom. I Paweł już wcześniej w tym liście zachęcał Filipian do tego, żeby świecili jak światła w świecie. W upadłym świecie jest mało miejsca na łagodność, jest mało miejsca na wyrozumiałość. Wystarczy sobie włączyć jakąkolwiek debatę, dyskusję, gdzie dwie strony mają konflikt interesów, mają inne zdanie. I często wtedy każda słabość przeciwnika jest punktowana, a własna słabość jest usprawiedliwiana. Więc bądźmy inni od tego świata. Miejmy takie krytyczne spojrzenie, które będzie prowadziło do tego, żebyśmy byli łagodni, wyrozumiali wobec innych. Łatwo jest być wyrozumiałym wobec tych osób, które same są dla nas życzliwe i w których niewiele rzeczy nas denerwuje. Łagodną wyrozumiałość widać wtedy, kiedy dotyka nas czyjś grzech. Wtedy przychodzimy prawdziwą próbę. Ważne jest to, jak reagujemy, kiedy ktoś uderza w nasz czuły punkt, bo każdy jakiś tam czuły punkt ma. Czyli coś takiego, co sprawia, że trudno jest nam uwrozumiałość. Myślę, że szczególnie wtedy, kiedy widzimy, że ktoś grzeszy w czymś, z czym nam wydaje się, że już nie mają problemu. No bo kiedy ktoś zmaga się z podobnym grzechem, to jakoś tak łatwiej zrozumieć, utożsamić się. Ale trudniej, kiedy upada ktoś w grzech, którym my już nie upadamy, z którym już sobie poradziliśmy. A tym bardziej, jeżeli nie było to dla nas dużym wysiłkiem. A może nawet w ogóle nigdy z tym nie mieliśmy problemu. I wtedy jest pokusa, żeby myśleć, no jak tak można? Jak tak można w ogóle po coś takiego sięgać? Jak tak można coś takiego dobić? Albo w trochę innym kontekście. Mieliśmy dzisiaj stół pański i do wyboru było wino alkoholowe i bezalkoholowe. Z różnych powodów część osób może mieć skrupuły sumienia przed sięganiem po alkohol. To niezależnie od ilości, nie chodzi o ilość. To może wynikać z życiowych doświadczeń, to może wynikać z tego, że czy sama ta osoba, czy w jej rodzinie były takie sytuacje. I sam smak alkoholu może przypominać te trudne wspomnienia, trudne doświadczenia. Więc bądźmy wyrozumiali, bo już nieraz słyszałem, jak tak można, wino bez alkoholu na pamiątce. Są kościoły, gdzie jest zupełnie odwrotnie. Są kościoły, gdzie ktoś mógłby powiedzieć, jak tak można, wino z alkoholem, bo tam do tego są przyzwyczajeni. I mógłby być problem z tym, żeby ktoś wprowadził wino alkoholowe. Możemy być przyzwyczajeni do różnych tradycji,
mamy różne doświadczenia życiowe, kościelne, ale bądźmy wyrozumiali. To nie chodzi o ilość alkoholu, o zawartość alkoholu, ale o to, co wino symbolizuje. I w miarę naszego uświęcenia Duch Święty daje nam moc do odrzucania grzechu i możemy zapomnieć, jak to było, kiedy my sami zaczynaliśmy drogę z Jezusem. Jakie rzeczy robiliśmy, w jaki sposób się wypowiadaliśmy. Więc pamiętajmy o tym, kiedy patrzymy na młodsze osoby w wierze, bo zapomniał wuj, jak cielęciem był. My wszyscy byliśmy kiedyś młodymi cielętami. Teraz może już nie jesteśmy tacy młodzi, ale czasem chyba dalej jak te cielaki. Zachowujemy się tak, jakbyśmy nigdy przez to nie przechodzili. I ciekawe jest to, czym Paweł kończy ten piąty werset, bo zaraz po wezwaniu do uprzejmości Paweł napisał, że Pan jest blisko. I zastanówmy się nad tym, jaki to może mieć związek. I nad tym, o jaką bliskość chodzi. Czy chodzi o taką bliskość jakąś, że Pan jest pośród nas? Czy chodzi o to, że Pan się zbliża, Jego nadejście jest blisko? Myślę, że chodzi o tą drugą wersję, o to, że Pan się zbliża, Jego nadejście jest blisko, bo to jest taki motyw, który przewijał się w całym tym liście. Dopiero co pod koniec trzeciego rozdziału Paweł napisał, że wyczekujemy Zbawiciela. Więc myślę, że o to samo tutaj chodzi. I co prawda 2000 lat później dalej czekamy, ale jak wiemy w Bożej perspektywie 2000 lat to jest jak ile dni? 2000 lat, jak dwa dni. To było podchwytliwe pytanie. A my nie znamy daty Jego powrotu. Nie znamy godziny, kiedy On przyjdzie, więc możemy powiedzieć, że jest blisko. Może przyjść w każdej chwili. Jeszcze pytanie, w jaki sposób to przyjście Jezusa ma nas motywować do uprzejmości czy do łagodności. No z jednej strony, gdybyśmy sądzili innych bez wyrozumiałości, to sami bylibyśmy sądzeni w podobny sposób. Bo jaką miarą my mierzymy, taką nam odmierzą. Więc to może być przestroga przed takim cudownym traktowaniem tych, którzy grzeszą. Z drugiej strony Pan Bóg odpłaci wtedy wszystkim tym, dla wszystkim odpłaci za ich uczynki. Więc odpłaci również tym, którzy może zdobili nam coś złego i wobec których jest pokusa, żebyśmy się mścili. Więc to jest takie przypomnienie, że Pan jest blisko i On przyjdzie i On odpłaci. I obyśmy byli wtedy po tej radosnej stronie. Po stronie tych, którym Jezus powie: dobrze, sługo dobry i wierny, wejdź do radości Pana swego. Bo miejsce tego wiecznego przeznaczenia uczniów Chrystusa jest właśnie tak nazwane. Dlatego mamy powód do radości i wyczekujemy wejścia do radości naszego Pana. Ale może jesteś tu dzisiaj i nie masz takiej nadziei, albo nie jesteś tego pewien, bo może twoje życie nie przypomina postawy Filipian. Może trudno ci się utożsamić z obietnicami tego listu. Może nie jesteś pewien, czy jesteś czyjąś koroną. Czy ci, którzy głosili tobie Ewangelię, mają o tobie podobne myśli, jak Paweł o Filipianach. Jakie pytanie, czy jakie słowa właściwie skierowałby do nas apostoł Paweł? Czy usłyszelibyśmy tak trzymać? Czy usłyszelibyśmy dziwić się, że tak prędko dałeś się zwieść? I każdy z nas może mieć tutaj inną odpowiedź. Ale każdego z nas list do Filipian wzywa do tego, żeby złożyć naszą nadzieję w doskonałej ofierze Jezusa. Do tego, żeby znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości, bo jej nie mamy. A żeby oprzeć się na sprawiedliwości Jezusa przez wiarę. W taki sposób stójmy w Panu. Jeżeli tak stoisz, to tak trzymać. I dąż do tego, żeby poznać Zbawiciela. Żeby stać się do Niego podobnym. Żeby doświadczyć mocy Jego zmartwychwstania. Żeby ta moc w Twoim życiu dawała Tobie moc do tego, żeby panować nad grzechem. I bądźmy jednomyślni w Panu, uznając innych za ważniejszych od siebie. Wszelki konflikt zaburza funkcjonowanie organizmu. Są takie chore tkanki, które powodują, że całe ciało może zachorować. A powinniśmy stać razem w sprawie Ewangelii. I takie osobiste konflikty są antyświadectwem. Jezus umarł za grzechy Twojego brata i siostry w Chrystusie. Więc nie sprawiaj, nie trzymajmy do nich urazy. Nie trzymajmy urazy tak, jakby to nie było prawdą. Jest wiele radości w Panu. Nie zagłuszajmy tej radości takimi sprawami. Niech nasza uprzejmość będzie znana wszystkim. No i trudno o to, kiedy naśladowcy Chrystusa nie żyją ze sobą w zgodzie, ale świadomość naszych braków powinna nas prowadzić do takiej wyrozumiałości wobec grzechów tych i w Kościele,
i poza Kościołem. Nawet tych, którzy może zrobili nam coś złego. I może jest pokusa, chęć takiego odwdzięczenia się. Nasza nadzieja jest w tym, że Pan jest blisko.